Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym weźmiemy pod lupkę sobie produkt, który myślę, że jest znany każdej z Was, ponieważ używała go każda z Waszych babć, prababć i pewnie praprababć również. Jest to banalny, zwykły, najzwyczajniejszy w świecie produkt, który jest wazeliną kosmetyczną. Zacznijmy od tego może, co to jest w ogóle wazelina. Wazelina jest to produkt, który jest ropopochodny, tak wiem, brzmi to drastycznie. I tutaj na dzień dobry rzeczą, która troszeczkę zmienia całkowicie obraz tego, jakże to haniebnego brzmienia ropa, jest fakt, że jest to produkt mineralny. Jest to po prostu olej mineralny. Jest on ubocznym produktem ropy naftowej i jest nierozpuszczalny w wodzie, co też na dzień dobry jest dla nas informacją o tym, że ten produkt się nie będzie wchłaniał. I tutaj oczywiście już jest pierwszy plus, ale po plusach później. Pokrótce, jak działa taki produkt, jakim jest wazelina kosmetyczna? Wazelina kosmetyczna jest wazeliną dokładnie tą samą, która kojarzy się nam ze smarem, tyle że po prostu jest to wazelina biała, która jest przeznaczona na cele typowo kosmetyczne i farmakologiczne. I to jest bardzo często taka baza do wszelkiego rodzaju leków i różnych innych produktów też kosmetycznych. Dlatego się przyjęło, że jest to produkt, który jest B, dlatego że właśnie jest to parafina i utarło się, że parafina ma właściwości, które zapychają skórę, które ją po prostu podrażniają i powodują, że ona nie oddycha i w ogóle, że jest źle. Jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, bo myślę, że tutaj chciałabym się głównie na tym skupić, jest troszeczkę prawdy w tym, że wazelina może zapychać, ale wtedy, kiedy jest używana, że tak powiem, nieadekwatnie do tego, co chcemy zrobić. Dlatego, że docelowo ona ma mieć skutek taki na nasze ciało, na nasz największy organ, jakim jest skóra, aby nawilżać, regenerować i to robi. Pomimo tego, że się nie wchłania do naszej skóry, to jest w stanie ją bardzo dobrze zregenerować i bardzo dobrze nawilżyć. Oczywiście tutaj też istotnym faktem jest to, że jeżeli jesteście posiadaczkami cery tłustej, cery mieszanej i chciałybyście używać tego produktu specyfiku na obszar twarzy, to owszem, tutaj można przyznać rację ruchowi, który jest za tym, że parafina jest B, ponieważ oczywiście nie jest wskazane, żebyście tego używały wówczas, dlatego że wtedy rzeczywiście w połączeniu z tym, że Wasza skóra ma już i tak problem z wydzielaniem się sebum, no to oczywiście w połączeniu tego z większą ilością, nazwijmy to, kosmetyku takiego natłuszczającego, rzeczywiście może to powodować świecenie się twarzy, zapychanie się twarzy, natomiast na przykład do takich czynności jak chociażby smarowanie sobie odrobinkę na noc pod oczy działa świetnie i tutaj już nie ma znaczenia, jaki macie typ cery. Ja starałam się znaleźć takie troszeczkę inne zastosowanie niż pierwsze, które przychodzi na myśl. I oczywiście tutaj już wspomniana przed chwilą przeze mnie metoda nawilżania obszaru pod oczami. Jest to świetne rozwiązanie, oczywiście nie walimy tego kilogramami pod oczy, bo to się totalnie mija z celem. Natomiast oczywiście możemy sobie na przykład odrobinkę nałożyć pod oczy i rzeczywiście ja potwierdzam, że jeżeli chodzi o takie zmarszczki, nawet mimiczne pod oczami czy coś w tym stylu, to zdecydowanie to nie znika oczywiście, to nie są czary. Ale są te obszary bardzo takie, bym powiedziała, bogate tutaj w treść i zdecydowanie te wszystkie zmarszczki tak mi się troszeczkę wypełniają, wygładzają i ta skóra jest taka bardziej pulchna i wygląda po prostu to zdrowiej. Kolejne zastosowanie, które ja znalazłam, to przedłużenie trwałości perfum, jeżeli chodzi o wazelinę. I tutaj oczywiście jest tak, że te obszary, na które chcemy nakładać perfumy, typu tutaj właśnie na okolicy szyi czy na nadgarstki, troszeczkę nakładamy odrobinkę, tak wcieramy dosłownie w skórę tej wazeliny i na to dopiero psikamy swój ulubiony zapach i wtedy nam się dzięki temu właśnie przedłuża trwałość tych perfum. Kolejne zastosowanie, oczywiście banalne, ale myślę, że wiele z nas bardzo cierpi, szczególnie kobiet właśnie na to, czyli suche pięty, słuchajcie, banalna rzecz, nakładamy wazę, oczywiście myjemy stopy, robimy peeling, nakładamy balsam i potem nakładamy kilogram wazeliny, dajemy w bawełniane skarpetki, idziemy spać i jeżeli ten proceder uprawiamy regularnie, to uwierzcie mi na słowo, że Wasze stopy będą
gładkie jak pupa niemowlęcia. Następny punkt zastosowania tego zwyczajnego, niezwyczajnego, kontrowersyjnego produktu. Ujarzmienie puszących się włosów. Nie wiem, czy w ogóle słyszałyście o takiej metodzie, ale te z Was, które mają problem z tym, że na przykład czeszecie się i Wam gdzieś tutaj włosy tak stoją dęba, takie pojedyncze włoski, to oczywiście nie mówimy tutaj o ilościach takich, jak sobie właśnie przed chwilą wyobraziłyście. Wiadro, kurde, wazeliny, ręka i smarujemy. No way. To nie o to chodzi w ogóle totalnie. Po prostu te kosmuki, które gdzieś tam Was denerwują, to po prostu bierzecie sobie odrobinkę tego w palce, tak żeby po prostu ledwo tego tam tutaj było i przeczesujecie. Tak jakbyście to zrobiły tak samo, jak to robicie z olejkami do włosów. Dokładnie tak samo. I te włosy wtedy właśnie tak głupio nie sterczą i zdecydowanie wtedy te z Was, którym Wam to przeszkadzało, się z tym na pewno będą lepiej czuły, więc to też jest kolejne fajne, myślę, zastosowanie, o którym myślę też nie każda osoba słyszała lub miała świadomość, że można tak to właśnie wykorzystać. Kolejne zastosowanie to baza pod pomadkę matową. Bardzo wiele z Was na pewno od czasu, kiedy weszły na rynek nasz kosmetyczny matowe pomadki do ust, zmagało się z tym faktem, że niektóre z nich przesuszają nasze usta. I tutaj też na pomoc przychodzi nam właśnie zwykła wazelina kosmetyczna, dlatego że przed nałożeniem takiej pomadki możecie sobie nałożyć odrobinkę palcem właśnie wazeliny w usta. I dzięki temu, jeżeli później nałożycie właśnie matową pomadkę, to możecie mieć pewność, że nie będziecie miały efektu spierzchniętych ust i takich przesuszonych, tak jak to czasami niektóre pomadki matowe robią, tylko po prostu te usta będą zabezpieczone i też ważna rzecz, i ja już to wytestowałam, że też zupełnie inaczej się ma wtedy właśnie trwałość tej pomadki. Tutaj wiele z Was pewnie pomyśli, że przecież to rozpuści tą pomadkę, bo to jest tłuste. Jest tłuste w istocie, ale nie mówimy tutaj o nakładaniu tego w ilości również ze szpachli, tylko odrobinkę wklepać. Tak, żeby nie mieć takiego tłustego filmu, ale żeby mieć te usta nabliżone. Więc to jest kolejna rzecz. I ostatnia rzecz, o jakiej ja chciałabym powiedzieć, jeżeli chodzi o takie troszeczkę inne zastosowania wazeliny, to uniknięcie plam po samoopalaczu. Bo też na pewno z morą wielu z Was jest to, kiedy na przykład używacie samoopalaczy, produktów samoopalających i w tych wszystkich takich zagłębieniach typu nadgarstki, typu łokcie, typu kolana, typu kostki, wszędzie zazwyczaj troszeczkę więcej tego produktu się osadza i tworzą się takie niezbyt starannie i estetycznie wyglądające plamy. Właśnie tutaj też wazelina nam przychodzi z pomocą, dlatego że możemy te obszary posmarować delikatnie wziąć i te obszary przesmarować właśnie takim produktem, jakim jest wazelina i później nałożyć standardowo sobie normalnie samoopalacz i w tych miejscach nie będzie Wam się ten produkt zbierał i nie będzie Wam się też to jakoś dziwnie odznaczało, będziecie po prostu wyglądać normalnie, tak jakbyście się po prostu opaliły w taki sposób i to myślę, że jest bardzo takie praktyczne zastosowanie. Dajcie znać, czy o nim w ogóle słyszałyście. No i na koniec chciałabym poruszyć jeszcze kwestię plusów i minusów. Warto zwracać uwagę na to, że wazelina może mieć minus w postaci tego, że może uczulać, kiedy ma w składzie nie tylko wazelinę białą, ale kiedy ma jakieś olejki. I to te olejki mogą Was uczulać, sama wazelina sama z siebie nie będzie Was uczulać. A to z prostego względu, właśnie z takiego, że nie wchłania się przez skórę i nie wchłania się przez błony śluzowe, więc nie ma takiej opcji, żeby w jakikolwiek sposób alergicznie wpływała na nasz organizm. No, tylko tutaj jakieś dodatki mogą temu ewentualnie właśnie służyć, tym alergiom. Ale fakt godny przypomnienia, że oczywiście jeżeli macie cerę tłustą, mieszaną i trądzikową, to tutaj na obszar twarzy, na zasadzie takiego namierzania całościowego twarzy, no raczej nie jest to wskazane. Jeśli chodzi natomiast o plusy, to oczywiście, tak jak już wspomniałam wcześniej, produkt ten nie powoduje żadnych podrażnień, nie powoduje żadnych uczuleń. Jeżeli nie macie tej cery, o której wspomniałam wcześniej, kombinacji cery, no to nie zapcha Was ten produkt zdecydowanie. Oprócz tego oczywiście nawilża, chroni, jest tani oraz ogólnodostępny. Rzecz, o której nie wspomniałam, to, że jeżeli macie do czynienia z czystą wazeliną, że jest ona bezzapachowa, ale w sumie nie wiem, czy to ma jakieś wielkie znaczenie. Tak wygląda moje podsumowanie produktu, którym jest wazelina. Ja akurat aktualnie używam takiej zwykłej wazeliny kosmetycznej z Isany. Jestem bardzo zadowolona z tego produktu i naprawdę pomógł mi nieraz w różnych sytuacjach, w których naprawdę z moją skórą działy się dziwne rzeczy. I aktualnie też mam problem na przykład, ale to od klimatyzacji, że tutaj w okolicach nosa bardzo często mam zaczerwienione, bardzo często nos przecieram i też również właśnie na noc taka cieniutka warstwa, ale naprawdę daje mega odżywienie, jeżeli chodzi o tą skórę i nawilżenie. Także
Ja osobiście bardzo lubię się z tym produktem. Zdecydowanie raczej bym nie używała go na całą twarz, ale jeżeli chodzi o taką deskę ratunkową, właśnie w kategorii jakichś skórek, pięt, wszystkie te inne rzeczy, o których wspomniałam, na pewno znajdzie się ich bardzo, 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 bardzo dużo też innych, ale ja wybrałam akurat takie, które wydawały mi się, że nie są powszechne, więc jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, moim zdaniem ona się okazuje bardziej na plus niż na minus i zdecydowanie, jeżeli z głową używamy produktów, które mają w składzie parafinę, to na pewno one nam nie zaszkodzą i zaryzykuję teraz, bo wiem, że może się to spotkać z dezaprobatą wielu osób, ale zaryzykuję stwierdzenie, że wszystko, co jest w umiarze, to nam nie zaszkodzi. Bo paradoksalnie, słuchajcie, kremy, które są w sklepach, które bardzo często bardzo dużo pieniędzy nas kosztują, mają w składzie wodę. Powiem Wam szczerze, że to jest o wiele bardziej niekorzystne dla naszej cery niż parafina, szczególnie w zimę. Wzięliśmy pod lupę wazelinę i teraz już wiemy, że jeżeli odpowiednio zastosowana z odpowiednim przeznaczeniem do odpowiedniego użycia oraz do odpowiedniego typu cery, wcale nie jest aż taka zła i taka straszna, jak się ją bardzo często przedstawia. Więc nie taki diabeł straszny, jak go malują. Koniecznie dajcie znać, czy się zgadzacie z tym, co ja powiedziałam. Dajcie znać w komentarzach, do jakich Wy używacie czynności, do jakich Wy, czym Wam pomaga właśnie wazelina. I koniecznie dajcie znać, czy mój filmik okazał się dla Was przydatny. Mi będzie bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry, ponieważ ja się przygotowałam do tego odcinka, słuchajcie, poświęciłam temu czas i chciałam Wam to pokazać jak najlepiej potrafię, więc cenię to. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, chcę Wam moc pozytywnej energii. Ciao! My favorite thing.